jednak warto zwrócić uwagę w szczególności na Łukasza Cichosa, najlepszy strzelec już na trzecią ligę. Rozpoczynamy! Elana kopnęła pierwszą piłkę. Galanowski do lewej strony boiska, tam już Aleksandrowicz, między innymi w polu karnym. Dośrodkowanie i okazja, i to jest 1-0. Elana obejmuje prowadzenie bardzo szybko. Trzecia minuta meczu. Patryk Aleksandrowicz daje prowadzenie Turunianom. Aleksandrowicza, który chyba tam był lekko podcinany. Tia Kane lewą stroną. Tia Kane, dośrodkowanie, okazja. No i teraz Sokół był naprawdę bardzo blisko. Patrzy kąt i właśnie do niego piłka przez Kasperkiewicza. Wbiega już tutaj Bajerski, dośrodkowanie, jeszcze Dębowski, prawa noga, Dębowski blokuje jego strzał. Ciach, jeszcze nie koniec, jeszcze okazja! I tutaj naprawdę ponownie Łukasz Cichos był. Bramki Świtalskiego się znajdowała, dośrodkowanie teraz rzutu rożnego Hubert Świtalski. Pierwszy taki pewny chwyt. Stefanowicz dobrze się utrzymał przy piłce. Aleksandrowicz, strzał, i teraz kapitalna interwencja Szczepankiewicza. Jeszcze nie koniec. Trzewam Emil Tiakej na lewej stronie, dośrodkowanie. Lenkiewicz to gdzieś się przeciął. Mamy taką kolegę, w której zespoły z czołówki mierzą się między sobą, więc no zdecydowanie tutaj Sokół będzie chciał doprowadzić do tego, że może być tutaj lepiej w Toruniu. Tymczasem Trojanowski 2-0. Elana podwyższa swoje prowadzenie. A gola strzela Marcin Trojanowski. Przynajmniej tak to było w ostatnich spotkaniach, w drugich połowach w szczególności. Tymczasem okazja dla Sokoła i bramka 1-2. Szybka odpowiedź na gola drugiego Elany. Jest kluczowa, szczególnie w takich spotkaniach, w których decydujące są losy awansu. Tymczasem doszło chyba do naprawdę bardzo groźnej kontuzji ze strony Dębowskiego. I teraz zostanie doliczone do tej pierwszej połowy. Dośrodkowanie z rzutu wolnego. Teraz wrzucał na pole karne Tomasz Kowal. Witalski koncentruje kolegów z Torunia. Dośrodkowanie, jest strzał głową i 2-2. Ależ teraz trafienie dla Sokoła Kleczew. A mnie z Zarwalskiego. Trojanowski uderza na bramkę, ale bardzo wysoko. Dobre dośrodkowanie teraz ze strony Kowalczuka, ale łapie tę piłkę Świtalski. W tym momencie zakończył nam pierwszą połowę Marcin Zarwalski. Mogło w tym czasie się dużo wydarzyć. W trzeciej minucie do siatki trafił Patryk Aleksandrowicz. Ale Zagdański, oczywiście podają te pierwotne składy. Tymczasem okazja dla Sokoła i 3-2 prowadzi Sokół Kleczew. Fenomenalny początek tej drugiej połowy dla zespołu gości Emil Tiakejny. Lewa strona boiska, już Sokół może mieć okazję na czwarte trafienie, natomiast to dośrodkowanie na pole karne zastąpione jest na 20 metrze. O właśnie, tak, Aleksandrowicz blokuje jego strzał. Strzałem Tiakejna. Jeszcze nie koniec. Koziorowski do lewej strony. To będzie strzał za pola karnego. Naprawdę dobra próba. Miennik Trojanowskiego. Tomaszewski, niezły strzał, ale nie aż tak trudny dla Szczepankiewicza, żeby... Ponownie piątka zawodników w zielonych strojach. Centra zakończona strzałem, ale bardzo wysoko ponad poprzeczką. Ani w polu karnym. Dośrodkowanie Tomaszewskiego, dobra centra, gol! I do 3-3. Nie wiem, czy to był Łukasz Zagdański, czy Krystian Tomaszewski, który... Cichos w środku boiska Tarnowskiego, dobre zagranie w kierunku Zamiatowskiego. Zagdański! Grudziński do Krystiana Tomaszewskiego. Lenkiewicz, niezła centra, wybija piłkę Szczepankiewicz. Jeszcze nie koniec! Ależ teraz był blisko tutaj. Trójka zawodników blisko linii bramkowej Szczepankiewicza, centra, Lenkiewicz, jeszcze Grudziński, przeskoczony przez Tiakejna, koniec, koniec meczu. Elana Toruń kontra Sokół Kleczew, 3-3, 6 bramek w tym spotkaniu, remis, który...